Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku od ostatniego eventu Wiedźmy, gdzie zrobiliśmy tornado. Chyba nie pojawiał się żaden odcinek z tego wojownika. Myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj troszeczkę lochów zrobić, zwłaszcza, że ostatnio znowu wymieniliśmy gemy na evencie twierdzy. No i może dzięki temu wbijemy nawet 440 level, nie wiadomo kto to wie. No wiadomo, na tym levelu już jednak ciężko to idzie, zwłaszcza, że jesteśmy wojownikiem. Tutaj widzę, że jedna osoba nas wyprzedziła, właśnie Netratox ma 439 level, także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, teraz zjeżdżacie w dół, dobijamy tych kciuków, powiedzmy gdzieś tak z 300, będzie na pewno to fajna ilość, także teraz macie chwilkę, schodzicie w dół, klikacie, ja na to sobie poczekam, no i oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, Discord dla widzów, Twitch, linki w przypiętym komentarzu w opisie, subskrypcja wiadomo, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, ewentualnie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o filmach. Okej, no to tyle, ten kciuk w górę, mam nadzieję, że już zostawiliście i myślę, że sobie możemy polecieć dalej. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Na stronie głównej mamy produkty, które są najczęściej kupowane przez użytkowników tej strony. Na dole, jak widzicie, mamy nadchodzące gry, czyli gierki, które możemy sobie kupić w przedsprzedaży. No i na samym dole mamy kategorie, czyli na przykład jeżeli nas interesują tylko i wyłącznie gry akcji, to sobie klikamy tutaj na kategorię akcji i wyświetlają nam się tylko i wyłącznie tego typu gry. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę Wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym Wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network za 100 o wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Więc tak, co tutaj na tym wojowniku się pozmieniało? No tak naprawdę nic, cały czas lecimy w golda, cały czas wiadomo już od 420 levela, już tutaj powoli dobijamy do HP 9000 w podstawie, więc potem sobie będziemy lecieć w siłkę do 15000, później HP 12000 i myślę, że na razie tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o tego wojownika levelowo, no to długo on tutaj był top 1 z innych wojowników właśnie pod względem levela. Tu Netratox z nas wyprzedził, ja nie wiem czy on idzie w golda, czy on idzie w expa, powinienem w teorii to śledzić tutaj w tym top 10, chociaż ale mi się nie chce, więc no nie mam pojęcia, możliwe, że idzie w expa, dlatego nas wyprzedził, a może po prostu kliknął jakieś lochy i też dlatego, no bo tak jak mówię, my już tych lochów dawno tu nie klikaliśmy, jednak patrząc na jego statystyki, no to on w tym momencie w zaokrągleniu ma 19,5 tysiąca tutaj łącznie, gdzie my mamy tutaj bodajże 12 tysięcy plus, no powiedzmy 20 900, także no tych staty mało, nie tak dużo, no może nie mało, ale nie dużo jest jednak tej przewagi. Dobra, to co, zakręcimy sobie kółeczkiem na starcie. Wszystko mi się tu nagrywa, wszystko tu działa, więc jest git. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jakieś itemki nam poleciały, więc możemy je rozmontować. Tu w ogóle możemy sobie wrzucić do kibla coś, żeby mieć więcej miejsca. O, i chyba aura nam się wbije, 29, dokładnie. Także git. No i mamy jakiś itemek za 10 baniek. Jego sobie tu zostawimy w rogu. Zrobimy to tak, jego zostawimy w rogu, żeby on po prostu był, jak będzie go wiedźma chciała, to go sobie sprzedamy, bo to zawsze są dwie statystyki. Mamy coś na zręczność, minus 8, no to nie ma sensu wymieniać. Od razu robimy sobie tutaj zmianę wyglądu i robimy cyk rozmontowanie. Jeszcze tutaj może rękę zrobię i przejdziemy do tych lochów. Możecie napisać w ogóle, co tam u Was ciekawego. W49 wyszło, wiem, zdaję sobie sprawę z tego. Nie nagrywałem o tym odcinka, bo chyba nie było sensu. W sensie, no kto tam czekał na ten serwer, to na pewno się dowiedział, że wychodzi. Zresztą już tam nagrali inni o tym serwerze.
No bo wiadomo, nowy serwer w tytule, no to się kliknie, nie? Więc no tam inni nagrali, więc na pewno skądś tam się dowiedzieliście. W każdym razie, no co, nic ciekawego, W49, bardzo słabiutki serwer. W sumie to możemy zacząć, poczekajcie, to zrobiliśmy. To tak, jeszcze bym tu mugawkę zrobić, no ale nie ma co. Może zaczniemy od tej strefy światła, wiecie, bo my już tu mamy ostatniego przeciwnika. Aha, jeszcze wehikuł sobie odbierzemy. My już tu mamy ostatniego przeciwnika i dobrze by było go pokonać, nie? Żeby już zamknąć tą strefę światła. Ostatnio już były bliskie próby, zobaczymy jak to teraz wygląda. No W49, bardzo słabiutki serwer, jednak już każdy czeka na to W50. I właśnie jeżeli chodzi o to W50, to... o, tam 6 milionów, chyba on jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o to W50... to na początku miałem nie grać, miałem tam sceptyczne do tego podejście, ale jakaś tam fajna ekipa się tworzy, Polska i tak dalej, jeszcze tutaj nie chcę nic mówić, ja tam też za bardzo nie jestem jakby osobą, która decyduje i tak dalej, więc po prostu tylko wspomnę, że fajna ekipa Polska się tworzy i może faktycznie na tym W50 sobie pogramy. Jeszcze nie wiem jaką klasą, jeszcze nie wiem co i jak, jeszcze nawet pewny nie jestem, czy na 100% tam zagram, ale będę się starał, bo powiem wam, że taki od dawna nie miałem takiego hypiku na jakiś serwer, a teraz jednak mam. Więc bardzo tutaj będę powiedzmy chętny bardzo, żeby właśnie na tym W50 zagrać. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Kiedy W50? No ja nie wiem, tego jeszcze niestety nie mam takiej informacji. Obstawiam, że W49 zostało wypuszczone w ten weekend tylko dlatego, żeby po prostu było. Tak jak wspomniałem, jest to bardzo słaby serwer. Większość osób takich mocniejszych i osób, które wiedzą jak się gra, czekają na to W50 jednak. Tak jak mówię, no ten W49 bardzo słabiutki, mało graczy i tak dalej. Trochę taki serwer z tego co widziałem tam w community troszeczkę pod memy, bo jednak tak jak mówię, no kto chce za niedużą ilość grzybów powiedzmy być w topce, to jest dla niego idealny serwer, dlatego że na tym W49 jakichś tam strasznych wariatów nie ma i nie będzie po prostu. Tak jak mówię, no wszyscy czekają na to W50. Także no jeżeli chodzi o tego, kurde, bo my tu mieliśmy bliską próbę i on nie chce paść, ale jeszcze go trochę poklikamy. Na tego Zeusa wydamy trochę, bo ja bym już chciał tą strefę świata zamknąć, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. No tam bardzo bliziutka próba była, nie? Te 6 milionów, także obstawiałem, że się uda, no ale niestety nie. Więc tak jak mówię, no jeżeli ktoś za małą ilość grzybów chciałby być tam w topce, to jest W49 albo generalnie tego typu serwery przed jakimiś okrągłymi liczbami, to jest idealna dla nich... idealna powiedzmy no okazja, nie, dla takich osób, ale tak jak mówię, ja taki hype czuję przed tym W50, no i będziemy starać się grać. Jaką klasą i tak dalej jeszcze nie mówię, na pewno powstanie oficjalny film, jeżeli ja na pewno będę miał grać, to powstanie oficjalny film, gdzie ja to zapowiem i tak dalej. Być może podmienimy jakąś obecną klasę, którą gramy na właśnie to W50. W W50 będzie bardzo ciężkie, tam w ogóle ja nie podchodzę tam z zamiarem, żeby przez pierwszy powiedzmy nawet rok czy tam pół roku być w ogóle jakoś tam w top 30 chociaż, dlatego że ten serwer no będzie potężny i będzie bardzo, bardzo mocny, ale mimo wszystko fajnie będzie na czymś takim pograć, nawet dla samej ekipy, dla samego faktu bycia w fajnej gildii, bez tam żadnego jakiegoś parcia na właśnie tą topkę, przynajmniej na początku. Także no jeszcze zobaczymy. No ale mówię, no więcej nie chcę tutaj zdradzać, jest po prostu taki plan, jest zarys. Aha, i nie dokończyłem. Kiedy się spodziewałem tego W50? No spodziewałem się tak szczerze, chyba 18 czerwiec, to jest piątek. To jest piątek przed urodzinami i wtedy bym się spodziewał tego W50. Tak jak tam zacząłem mówić, W49 wyszło teraz chyba tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu wyszło. Dla samego faktu. Nieraz już było tak, że między serwerami były tylko 3 tygodnie różnicy, więc to tam nie jest jakaś nowość powiedzmy, więc wydaje mi się, że po prostu tego 18 może to wyjść, to jest tam kilka dni przed urodzinami, więc od razu się połączy z tym weekendem urodzinowym, prawdopodobnie na urodziny też będzie loch legendarny, więc wydaje mi się, że i po prostu to tam pomoże powiedzmy, że to wszystko się jakby złączy w całość, no i to W50 będzie, nie, więc no zobaczymy, nie, ja tak obstawiam, a jak już jakieś informacje będą, no to na pewno na ten temat nagram. Dobra, wiecie co, może wydamy jeszcze te 40 grzybów na niego, polecimy do jakichś innych lochów i może jeszcze jakbyśmy wbili tutaj ten 440 powiedzmy, to może jeszcze sobie wrócimy do niego, dlatego że no była ta bliska próba, nie? To 6 milionów mnie tak skłoniło, że myślałem, że go klikniemy, no a tutaj niestety sami zobaczcie, że... Okej, udało się, dobra, mamy to, jakiś błąd wyskoczył, ale udało się pokonać, 5 milionów HP nam zostało, super, mamy 800, jakąś broń, plus 36 średnich, więc sporo, ale rozrzut wcale nie jest jakiś wybitny, no i dobra, mamy to i 439 level wbiliśmy. Okej, zobaczcie, miałem 9 grzybów jeszcze mu dawałem i miałem iść gdzie indziej, a tutaj proszę bardzo, udało się, no i strefa światła na wojowniku, czyli no na takiej klasie do zamknięcia tych lochów dość ciężkiej, pokonana, także super, broń za 10 baniek w ogóle, to ją też tutaj gdzieś z boku zostawiłem.
zostawimy, też ją sobie oddamy do Wiedźmy, jeżeli będzie chciała te bronie w któryś dzień. No i co? Zobaczmy od razu tą walkę. Tu możemy zapisać. Coś ja mam dla was zapisanego? Nie. 30 kwietnia ostatnio tu klikaliśmy lochy z tego co widzę. Czyli to było miesiąc temu ponad. No to na pewno coś tam ruszymy. Dobra, mamy tego Zeusa. Udało nam się go zapisać. No i cyk. Zobaczmy jak to wyglądało. No Zeus to jest mag, więc tutaj zdecydowanie jakieś kryty musiały z naszej strony lecieć. Bo patrzcie, no on ma dużo HP. Nie bije nas wcale jakoś bardzo dużo. Nie one-shotuje tam nas na powiedzmy jednym bądź dwoma ciosami. Nie padamy od niego, no ale i tak nie jest wcale jakiś prosty do pokonania. No i zobaczcie, no bardzo dużo krytyków, dwa kryty po 100 milionów prawie, no i udało się z malutkim zapasem HP go pokonać, więc super. No i strefa świata zaliczona, więc już mamy też przy okazji to osiągnięcie, dzięki któremu właśnie, gdzie ono tu było, kurde, nie pamiętam teraz. Aha, to chyba Zeus nam wskoczył, żeby go, że to osiągnięcie nam wpadło, a chyba za zamknięcie strefy światła nie ma nic. Nie pamiętam, dobra, to w sumie nie jest jakieś bardzo istotne, lecimy dalej. Tornadko mamy zamknięte na tym wojowniku, więc co, po kolei będziemy lecieć, zobaczymy jak to nam tam pójdzie. Tych raczej nie pokonamy, chyba jest na to za wcześnie, ale tam powiedzmy po jakieś 100 sportowych grzybków dla orientacji sobie zostawimy w tych lochach i zobaczymy jak to pójdzie. No tak naprawdę musimy pokonać 5 lochów w tym momencie, takich, które nam dadzą 300 milionów expa, żeby w ogóle był sens i była szansa na wbicie tego 440, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Co chwilę tu zerkam na kamerę, możecie jakby, jeżeli was to irytuje, to sorki, ale powiem wam, że jak się tak nagrywa, dość rzadko ostatnio nagrywam, to chyba widzicie wszyscy, to powiem wam, że tak się człowiek odzwyczaja i tak tutaj sprawdza, czy na pewno wszystko działa, czy tam wiecie, na kamerce jestem prosty i tak dalej. Także możecie w ogóle napisać, co u was, jakie wy macie plany. No ja tak jak mówię, no szkoda, że to wypadnie w czerwcu najprawdopodobniej ten W50, dlatego że w czerwcu mam największy zapiernicz, bo teraz mam zaliczenia, już w ogóle pozaliczałem parę rzeczy na studiach, teraz będę tam kolejne zaliczał, do końca czerwca się planuję wyrobić, żeby później mieć już no tak naprawdę 3 miesiące wakacji, nie, jak to jest na studiach, także no planuję, tak więc no ten początek będzie taki, zwłaszcza, że to będzie weekend, ja już wtedy mam, bo wiadomo, ja cały czas myślę o tym 18, że to wtedy wystartuję, 19 też mam studia, też mam zaliczenia, więc z jednej strony spoko, bo na studiach jak na wykładach to będę mógł siedzieć w tle i klikać, ale z drugiej strony jednak na zaliczeniu, no to wiadomo, że muszę się skupić, 19 mam to zaliczenie, czyli 18 bym musiał sobie tutaj, no wiadomo, poświęcić czas, żeby się tam pouczyć i tak dalej, no zobaczymy jak to wyjdzie. Też nie ma co gdybać, bo to w ogóle ten data 18 to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie, bo zaraz ludzie zaczną łazić po grupach i pisać, że 18 startuje W50, bo ja tak powiedziałem, bo już tak miałem, też musicie się trochę nauczyć słuchać, co niektórzy oczywiście ze zrozumieniem, bo tak jak mówię, to jest moje przypuszczenie tylko i wyłącznie, że to będzie 18, pasuje ta data, to jest z tego co pamiętam piątek, wiadomo, że serwery startują w piątki, raz, że to jest piątek, a dwa, że to jest właśnie przed urodzinami, więc no tak jak mówię, ta data mi pasuje, ale zobaczymy, może wcale tak nie będzie, może na przykład zrobię krajówki nagle na urodziny zamiast W50. No nieobliczalni są, nikt tak naprawdę nie wie, myślę, że nawet oni sami nie wiedzą jeszcze dokładnie co chcą zrobić na te urodziny, tak więc zobaczymy. No ale wszystko by się zgadzało, nie? Też były w ogóle głosy, nawet Kao tam pisał, Kao to jest taki niemiecki, kto jeszcze nie wie, niemiecki administrator, powiedzmy niemiecki tam koma, pisał na tym shoutboxie tak zwanym na forum niemieckim, że W49 prawdopodobnie też będzie pominięte, tak jak to miało miejsce z W29, no ale niestety, w sensie niestety, no ale po prostu jednak się z tego wycofali, jak widzimy, no i to W49 wyszło chyba tak po prostu jako taka zapcha i dziura, żeby było, no bo tak jak mówię, no nie będzie to jakiś serwer bardzo mocny. Dobra, no tutaj Paul Terra to jest mag, chyba jego też niestety nie jesteśmy w stanie zrobić. No już jest jakiś sukces na odcinek, bo już tą strefę świata jednak mimo wszystko pokonaliśmy. No ale teraz sami zobaczcie, że no dwa lochy już tutaj niestety bez podjazdu, śpiewające syreny, no to totalnie nie ma jeszcze co, do połowy HP im około schodzimy, no to lecimy w uświęconą tradycją szkołę magii, zobaczymy czy tego Hagrida jesteśmy w stanie pokonać, wojownik również mocny, no patrzcie, no miesiąc od ostatnich lochów ponad, no i my tutaj z tego co widzimy, jak musimy się napocić, żeby w ogóle jakiś loch nam padł, no ten Zeus, całe szczęście, że się udało, bo zawsze to jakiś progresik, no ale tu widzimy, że już trzeci loch w strefie mroku, w sumie to czwarty, ale tych syren to nawet nie liczę, no i też chyba nie do ruszenia, tu też mu schodzimy tak do około połowy, no ale chwilę go poklikamy, zobaczymy jak to pójdzie. Także tak jak mówię, możecie w ogóle napisać w komentarzach wasze plany, czy będziecie lecieć na W50, czy nie gracie nigdzie, czy może czekacie na polski serwer, bo wiem, że też bardzo dużo osób na polski serwer czeka, polski serwer to będzie z 40, więc też no okrągła, fajna liczba.
ale ja jednak polecałbym wszystkim zacząć sobie, jeżeli planujecie czekać właśnie na S40, to jednak polecałbym zacząć na W50. Poziom będzie na pewno wyższy o wiele, ale myślę, że będzie przyjemniej się grało, nie? Bo jednak na międzynarodowym serwerze wiadomo, jak to wygląda, nie ma jakichś tam dram czy innych spin, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, tam jakaś była próba 300 milionów, ale widzę, że chyba i tak nie ma opcji. Dobra, powiedzmy te 30 grzybów jeszcze do 2200, no i lecimy dalej. Szkoda, bo liczyłem, że tutaj wbijemy ten jednak 440, myślałem, że nam się uda, no ale tutaj jednak widzimy, jesteśmy jeszcze niestety za słabi na te kolejne lochy, żeby je pokonać. A jak w ogóle nasi pachołkowie, bo też kurde nie sprawdziłem przed klikaniem tych lochów, czy na pewno tu mają wszystko zaczarowane. Tu widzę, że wszystko mają, a jeżeli chodzi o ulepszenia, no właśnie, a nie, poczekajcie, bo tutaj ja chyba nie wszystkim ulepszałem. Czemu oni nie mają jeszcze razy dwa nic ulepszonego? Tutaj widzę, że ma broń, tylko ile ja mam tych? Powinienem im poulepszać, kurde, co jest? To mi się chyba pomyliło z łowcą. Ja myślałem, że na łowcy nie mam, a tu mam, a tu się okazało, że tu nie mam. No to szkoda, bo już dużo żeśmy lochów zrobili. Raczej by to nie pomogło. Wiadomo, że tu nie są tam jakieś liczby, nie wiadomo jak ogromne. No ale mimo wszystko lepiej to mieć ulepszone niż nie mieć, no nie? Dobra, tu są runki, się zgadzają, więc też ulepszymy razy dwa, żeby to już było. No mamy trochę tego kamienia, powiedzmy na stanie odłożonego, więc niech będzie. I tak na razie nie planuję tutaj itemku wymieniać. Broń widzę, że ma ulepszoną razy dwa, więc teraz tak, tutaj rękawice, tutaj to razy dwa i tutaj to też niech będzie razy dwa. I dobra, jak tutaj z tym wojownikiem, wojownik też ma wszystko, wojownik ten nawet nie ma broni ulepszonej z tego co widzę, no ale okej, pociśniemy mu też. No i zobaczymy dalej, jak to wyjdzie. No ale mówię, to raczej tak by nic nie zmieniło. Raczej byśmy tutaj nie dali rady i tak tych lochów pokonać. No bo to jest jednak no, dość duża przepaść, nie? Pomiędzy poprzednimi lochami a tymi. Zwłaszcza tam w tym Hemoridorze ten paladyn jest mocny. No i musimy pamiętać cały czas, że mimo wszystko nie jesteśmy żadnym berserkiem ani łowcą, tylko jesteśmy po prostu wojownikiem, który no jednak z tymi lochami nie ma wcale tak łatwo. Dobra, lecimy tu. Mamy Tora w nordyckich bogach. Zobaczmy, no to jest wojownik. No tu widzę, że jakieś próby do połowy HP są, więc może coś się uda, żeby go pocisnąć, no ale to poklikamy, to się oczywiście zobaczy. Tak więc no tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowy serwer. Czemu się odcinki nie pojawiały, też was może ciekawić. Powód ten sam co ostatnio, nie ma za bardzo co tutaj nagrywać. Stwierdziłem, że dzisiaj sobie nagram tego wojownika, bo już dawno nie nagrywałem, to może coś się uda pocisnąć. Jeżeli by się, wiadomo, na tym wojowniku, no to zobaczymy jak to wyjdzie. Jutro planuję wam rzucić maga, bo na magu się przebrałem w weekend epicki, więc może tam jakieś lochy też pociśniemy. No i tak naprawdę content po raz kolejny się kończy, więc jakby no niestety, nie? Teraz jest ciężko z tym nagrywaniem. Może sobie nagram na środę jeszcze jakiś przegląd kont ze starego serwera. Może się napisać w ogóle w komentarzu, jak ktoś dotrwał do tego momentu, jak, na jaki serwer wpaść i zajrzeć. Na jakiś ciekawy, żeby tam było faktycznie coś ciekawego do obejrzenia. No to wtedy sobie tam wpadniemy i ogarnę. Zobaczymy, może jakiś odcinek z tego powstanie. No ale to tyle, nie? Jeżeli chodzi o content, to tyle. No i potem znowu przerwa. Też mi tam pisaliście w ogóle w komentarzu fajne pomysły na różne tam filmy. W sensie no nie było ich tam jakoś bardzo dużo, to nie oszukujmy się. Ale na przykład były takie pomysły, których nie chcę obecnie zdradzać, bo być może je wykorzystam, tylko no ciężko mi zrobić. Na przykład coś takie jak tier lista klas postaci w Shakesie. Też widziałem, że tam dużo osób było za tym pomysłem. Z tym, że do tego chciałbym się przygotować tak rzetelnie, zrobić jakąś analizę, zrobić tam porównanie tych klas i tak dalej. A powiem wam, że muszę do tego użyć SF Toolsa, nie? Tego symulatora, a powiem wam, że on nie do końca dobrze działa, że tam no wychodzą jakieś dziwne rzeczy, już próbowałem to zrobić, ale o kurde, jaka tam bliska próba w ogóle. No on jest tutaj chyba najbliższe ma próby ze wszystkich lochów w strefie mroku, więc na niego trochę tych grzybów wydamy, zobaczymy, może się uda. Jeżeli chodzi o te symulacje na tym SF Toolsie, to wychodzą takie krzaczki jak tam łowca demonów, który jest silniejszy w PvP od jakichś tam innych klas, co oczywiście no gołym okiem widać, że to nie jest prawda, więc jakby no nie do końca to działa, więc jakbym się na tym wzorował, to średnio, a znowu jakbym zrobił tier listę tylko i wyłącznie na podstawie swoich tam jakichś obserwacji czy coś, to też myślę, że ona by nie była jakaś tam rzetelna i kompletna. Także no po prostu chciałbym się do tego przygotować, ale myślę, że coś takiego zrobimy, nie? Myślę, że coś takiego nagram, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, 54 miliony tam zostało. No jedna była ta próba fajna, tam było chyba 6 milionów. No ale niestety, no i tak tutaj widzę, że ciężko z pokonaniem go. Powiedzmy, że jeszcze te, no do 1800, jeszcze te 85 grzybów wydamy. Strasznie dużo grzybów wydajemy na te lochy, zdaję sobie sprawę. No ale chciałbym tutaj coś pocisnąć, no ale wygląda na to, że niestety nic tutaj za bardzo nie ruszymy. A szkoda, nie?
no jednak musimy się tutaj skupiać głównie na tym ekspieniu Zawki i tam z innych rzeczy niż z lochów, no bo jednak na tym poziomie, tym wojownikiem, no nie jest to wcale takie proste. Ale grunt, że ten Zeus pokonany, nie? Zawsze to tam coś się zadziało, zawsze to coś zrobiliśmy. Dobra, jeszcze 30 prób na tego Tora, no tak jak mówię, on tutaj był bliski do pokonania, ale mimo wszystko, no niestety, o dobra, udało się, okej, super. I jeszcze nam 22 próby na niego zostały, spoko, mamy coś na siłę, minus 1, więc nie ma sensu. Tutaj sobie zmienimy cyk, tutaj sobie rozmontujemy od razu, skoro mamy taką możliwość, i od razu sobie zapiszemy to, w sensie zapiszemy, no obejrzymy, zobaczymy jak to poszło. Dobra, no opłacało się wydać na niego chyba z 300 grzybów, jak nie lepiej. Zobaczmy, no Barbar mu nie zrobił za wiele, Maguś tutaj, widzę, że jeden krytyk walnął, no to też jakoś szału nie ma. No i Kunegunda, no Kunegunda zbiła sporo, z 250 milionów jakoś, ale my też zbiliśmy sporo, mieliśmy do zbicia tam około 360 milionów, a tu widzimy, że się udało, no to jest walka dwóch czołgów. Powiedzmy, więc jednak no on ma tego HP o wiele więcej, ale wiadomo jak to wygląda. Dwa czołgi się leją, no i tutaj zdecydowanie no pewnie te bloki tarczą, no i krytyki zadecydowały, z tego co widzę. On tutaj też zablokował, my znowu zablokowaliśmy 12,5 miliona, 17,5, ok, czyli on tutaj zablokował, my też, no walka była na pewno close, tu znowu jakiś zwykły hitek, no i na koniec, na sam koniec 50, prawie 6 milionów krytyk, no i udało się go pokonać, spoko, zawsze to jakiś mały progresik, zawsze to git. Teraz w ogóle będzie weekend expa, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie. Mogę wam to też powiedzieć, że będzie weekend expa, więc polecimy sobie, ja weekend expa lecę jeszcze na expa, na każdej swojej postaci. Myślę, że Berserk to będzie taka pierwsza postać, gdzie nawet weekend expa będę szedł na golda, ale chyba jeszcze tam jest za wcześnie. Który ja mam w ogóle level na Berserku? 462, no właśnie, to jeszcze sobie idziemy tam w expa, no i tutaj na tym wojowniku też, więc na pewno do końca tygodnia ten 440 wbije, ale to jeszcze nie koniec. Kogo teraz mamy? Teraz mamy Odyna, no to jego to na pewno nie zrobimy, to jest jeszcze większy czołg od swojego poprzednika, chociaż tam no do połowy mu zbijamy, ale no tak jak mówię, raczej go nie zrobimy. No i teraz mamy tutaj Maga w Esterosie, może się uda, myślałem, że wojownik, tak szczerze. No i mamy jeszcze w tym 13 piętrze kogoś, więc zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. Zacznijmy sobie od tego Maga, no i spójrzmy, no może być ciężko, nie? No trochę HP nam doszło, nam jako wojownikowi, od ostatniej próby na tym Magu, no ale wiadomo, że to wcale nie jest jakieś tam ogromne ilości, zwłaszcza, że on tutaj prawdopodobnie wszystkich one-shotuje. Zobaczmy jak w ogóle wyglądają TT. No nie, no tutaj Barbara ma na dwa hity, z tego co widzę. Maguś też jakiś strasznie słaby ten hitek. No i tutaj Kunegunda tak samo, no i jak z nami. No my w ogóle praktycznie nic mu nie bijemy. No zobaczcie, no tutaj dwa krytyki jakieś fajniejsze, on nas ma w sumie na trzy ciosy, no ale dobra, no trochę poklikamy, no to z tym magiem jest problem, nie? Zwłaszcza takim wojownikiem z magiem jest problem, ale możemy popróbować, jakby same krytyki wpadły z naszej strony, to może coś by się udało, no ale żeby taką próbę wylosować, no to raczej nie jest to wcale takie proste do zrobienia, no nie? Ale okej, no zobaczymy, tak jak mówię, no do końca tego tygodnia na pewno ten 440 wbijemy, nawet z tego weekendu expa, więc okrągły level będzie, no i potem już powolutku do 450 będziemy sobie tutaj dreptać tym wojownikiem, także po prostu tak to wygląda. No myślę, że spoko, no i jakoś się to rozwija, nie? No tutaj, jeżeli chodzi o PvP, w ogóle też was to może ciekawi, ale to może na koniec pokażę ranking i wam mniej więcej powiem jak to PvP wygląda, bo ja tutaj tak staram się mniej więcej codziennie sobie po kilka prób z różnymi klasami postaci robić, żeby no tak dla testu, nie? Dla samego siebie powiedzmy, żeby sobie ogarnąć jak tutaj wyglądają te próby i jak ten wojownik się spisuje. No to już jest etap gry, gdzie ten wojownik powinien być silny, ale jednak tutaj jeszcze no przewaga gemów u niektórych i tak dalej, różnie z tym bywa, ale tak jak mówię, zaraz do tego sobie przejdziemy. Okej, no jeszcze tutaj powiedzmy, że wydamy na nią te 25 grzybów, zobaczymy jak to pójdzie do 1600, no ale nie ma raczej opcji, no tutaj to zdecydowanie jeszcze na niej będziemy stać, nie? Jeszcze tutaj zdecydowanie może jak tej siły teraz podbijemy do 15 tysięcy w podstawie, to może to nam pomoże, że jakieś hity walniemy większe z naszej strony, no ale tutaj też pachołki powinny, nie? Dobra, bo w ogóle przeholowałem. No i okej, ostatni loszek w dzisiejszym odcinku, 13 piętro, 16 na 20, wojownik. Myślę, że Kunegunda jakby podziałała, to moglibyśmy go zrobić, ale to oczywiście zobaczymy jak wyjdzie w praniu. 508 level, no zobaczcie, większość prób jest, no bliskich, nie? Zobaczmy jak to w ogóle wygląda. No on tutaj większość
A, miałem powiedzieć, że większość one-shotuje, ale tutaj jednak Barbar trochę ustał, no ale wiadomo, tutaj jeszcze dochodzi, no tego one-shotuje, to wiadomo, bo to jest magość, tutaj jeszcze dochodzą bloki, no i jakby Kunegunda zrobiła jakiś taniec, taki powiedzmy uników, no Kunegunda też one-shotowana, a ile nam zabiera? No nam nie zabiera wcale jakoś bardzo dużo, tutaj, no my też mu nie bijemy jakoś tam wybitnie dużo, no i okej, no tak wygląda próba z nim, nie, więc no jakby nie jest to wcale jakieś proste, tu zdecydowanie Kunegunda musi potańczyć, no ale też popróbujemy, powiedzmy 200 grzybów na niego, uda się, to się uda, super, jeżeli się nie uda, no to trudno, no to mamy przynajmniej czek, że jeszcze na tym wojowniku z miesiąc, albo lepiej znowu musimy poczekać. I właśnie tak wyglądają lochy na moich obecnych postaciach. Powiem wam, że jeżeli chce się nagrać tego typu content, jak ja robię, żeby na każdym odcinku coś się działo, żeby tam jakieś lochy były i tak dalej, no to ja mam w tym momencie ile postaci? Chyba 5, tak? Nie, 6 nawet. O kurde, ja myślałem, że mam 5, dobra. To nieważne, w każdym razie, jak zobaczcie, no każda postać na tym levelu, a tu jeszcze na druidzie chyba coś możemy podziałać, jeszcze na tym druidzie może nagram odcinek, o nim zapomniałem w sumie, no ale tutaj no paladyn, berserk, łowca, no na magusiu to nagramy jutro, no ale tutaj no na każdym mniej więcej wygląda tak właśnie sytuacja w lochach, że totalnie ciężko jest coś robić, a mam wrażenie, w ogóle też możecie napisać w komentarzu, że jeżeli nagramy odcinek, gdzie przynajmniej jednego, dwóch lochów nie pokonamy, to jest on taki słaby, nie? Że jednak no, wywalimy dużo grzybów, wywalimy tam, jednak fajnie się ogląda odcinki z progresem po prostu, nie? To jakby nie ulega wątpliwości, no ale dobra, okej, powiedzmy jeszcze 65 grzybów na niego, nie ma tutaj w ogóle żadnej bliskiej próby, więc myślę, że nie ma totalnie sensu jakoś go tu męczyć. No dwa lochy zrobiliśmy, nie? Strefa świata zamknięta, tam jeden w nordyckich bogach pokonany loszek, więc jest to na pewno git i zawsze to tam delikatnie do przodu jesteśmy, nie? Liczyłem na 440 level, nie będę ukrywał, myślałem, że tutaj w każdym tym lochu przynajmniej po jednym przeciwniku pokonamy, no ale że się nie udało, no to trudno. Dobra, jeszcze 10 prób na niego, no ale zobaczcie, no my tu mu nawet, chyba nie było żadnej próby, żebyśmy mu do połowy zbili, nie? Więc totalnie nie ma sensu klikać. Dobra, jeżeli chodzi o PvP, to was może ciekawić w tym momencie, no to tak, no z wojownikami raczej bez problemu, z większością wygrywam, oprócz tutaj Pikachu. Pikachu jednak tych statystyk ma więcej z uwagi na to, że ma gemiki po prostu mocniejsze. Tu zobaczcie, u niego gemy, no widzę, że rozstrzał ma duży, tu ma 1300, ale na przykład już ma po 1400, a nasz najlepszy gem to jest 1320, reszta to jest tak jakoś no 1250, powiedzmy taka średnia, więc no gemiki zdecydowanie mamy słabsze, no i tutaj jeżeli chodzi o Pikachu, możemy go zaatakować, no to z nim jeszcze przegrywamy. Tutaj w ogóle, no nie chcę atakować za bardzo swoich, z tym przegrywamy praktycznie większość walk, więc z nim tutaj najgorzej jest, i jeżeli chodzi o tutaj Simon Sana, z nim raczej wygrywamy większość, o teraz akurat przegraliśmy, ale już z tymi magami, z tym magiem w sensie jednym, bo on jest taki mocny, już większość raczej wygrywam, tak jak to nie miało to miejsce na początku. No i tutaj jeszcze jest jeden mocny berserk, aha, zanim do tego berserka, to tak, zwiadowcy, tutaj Nemesis, to jest w ogóle Polak swoją drogą, ale Nemesis i tutaj ten kolega, z nimi jest strasznie RNG, straszne jest RNG pod tym względem, że no większość wygrywamy, ale jednak często się zdarza, że on tam narobi jakoś dużo uników i przegramy, biorąc pod uwagę, że no tutaj gemy nie są jakieś mocne na przykład u niego, w porównaniu do nas, no to jeżeli byśmy mieli gemy takie same, wydaje mi się, że jednak byłoby tu 50-50, nie? Więc no te uniki jednak robią robotę u tego zwiadowcy. No i tutaj z Zastinem. Zastinem jest ciekawa sytuacja. On ma bardzo dużo siły tutaj, no wiadomo, berserk to głównie się skupia na tej sile, ale z nim jest tak, że nieraz możemy 5 razy z rzędu wygrać, na przykład tak jak teraz, jak widzicie, no tutaj berserk, no wygraliśmy tam chyba z 4 razy, a nieraz jest tak, że na przykład 5 razy z rzędu przegramy, więc z nim jest jeszcze tutaj straszne RNG, ale już powoli jednak dominację pokazujemy, wiadomo, to jest berserk, berserk na tego wojownika jakoś nie ma wcale łatwo, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę koniecznie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o filmach. I chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć, to wam powiedziałem. Jutro najprawdopodobniej będzie film z maga. W środę będzie może z druida, a może jakaś tam ciekawostka z serwerów starych. No i na pewno jeszcze z druida coś nagramy. Coś tam się w tym tygodniu podzieje, żeby przynajmniej jakieś tam odcinki na kanał wlatywały. Także jeszcze raz, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie jeszcze o Twitchu i Discordzie, żeby sobie wbić tam na Twitchu, zafollowować, na Discordzie posiedzieć, pogadać z nami i chyba wszystko. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.